To właśnie 001, prototyp z dwoma silnikami o mocy 180 W, każdy z wbudowanym systemem pokonywania przeszkód do 15 cm wysokości. Prędkość maksymalna tego cacka to 6 km na godzinę, a zasięg 40 km. To efekt prawie 2 lat pracy, ale jeszcze nie końcowy. Przy współpracy czy przy wszelkich kontaktach, propozycjach na pewno zrobimy to, co brakuje w nim i na pewno pójdziemy w kierunku jeszcze ulepszenia tego wszystkiego. Przez cały czas ogrom pracy, ogrom czasu, masa pomysłów, burza mózgów, trochę problemów, ale poradziliśmy sobie z tym i jesteśmy tutaj dzisiaj. Zdzisław Wałęga pracę nad projektem rozpoczął po tym, jak zachorował i poznał życie niepełnosprawnych od innej strony. My, pełnosprawni, nie umiemy sobie odzwierciedlić tego. Nawet jeżeli, tak jak wspominałem, w szpitalu rozmawiam z ludźmi niepełnosprawnymi, nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić. Technologię zastosowaną przy budowie chcieli przechwycić Duńczycy, czemu ostatecznie udało się zapobiec. Tutaj jest wkręcany naciąg i blokada. 001, podobnie jak pozostałe wózki pionizujące, ma ułatwić dostęp do wyżej położonych punktów, jak również pełnić funkcję rehabilitacyjną. Podobne rzeczy są na rynku, natomiast nie łączą one jakby tylu funkcji. Ten wózek łączy funkcję wózka elektrycznego, którym możemy się poruszać zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie. Możemy pokonywać krawężniki w miejscach, które są źle zurbanizowane. Po prezentacji prototypu pojawiły się pierwsze głosy osób, które zadeklarowały się do pracy nad udoskonaleniem pierwowzoru. Głównie chodzi o ułatwienie siadania na wózku. Kilka poprawek, uzupełnień, ale to tam konstruktor deklarował, że to jest prototyp. Po to prototyp jest, tak żeby pokazać go światu, dostać się informacje i potem wprowadzić jakieś zmiany. Także naprawdę świetny pomysł. Władze uniwersytetu dają wykonawcom prototypu 2 tygodnie na dopracowanie szczegółów. Wartość rynkowa 001 w tej chwili to około 15 000 zł.